start, kończy się, idzie start jubileuszowa edycja polskiego kolędowania. Na ręce dzisiejszych wykonawców składamy podziękowanie wszystkim wykonawcom, którzy wzięli udział w 20. kolędowaniu. Szczególnie dziękujemy Panie Ojcze za piękne śpiewanie i piękne obejście Bożego Narodzenia. Dziękujemy Sławkowi, który był pomysłodawcą tej koncepcji kolędowania na dzień dzisiejszy. Bogdanowi Marcinakowi również, gdzie on jest, który prowadzi zespół Bemola. Dziękujemy zespołowi generalnemu Polskiego Ośrodka Kultury Sztuki, Kurowi Ministrem, wszystkim, którzy przyczynili się do przeżywania tych czterech wspaniałych dni. Przede wszystkim jednak dziękuję Państwu za tak liczny udział i za Waszą wierność temu festiwalowi. Życzę wielu łask Bożych w nowym roku, zdrowia i pomyślności, abyśmy się mogli za rok spotkać na 21. Płockim kolędowaniu. Przypomnę tylko, że organizatorami tej imprezy, która od 20 lat w tych dniach się odbywa, jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Pomysłodawcą był były dyrektor tego ośrodka, pan Waldemar Woźniak i kuria decyzjalna Płocka oraz proboszcz parafii katedralnej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i życzę szczęścia w nowym roku.